możemy zacząć. Witam serdecznie na naszym malutkim koncerciku. My pracujemy dopiero 3 miesiące, także pewne, ale bardzo małe niedociągnięcia, proszę nam wybaczyć. I mimo, że pracujemy 3 miesiące dopiero, no to bardzo wielka jest wola występowania. Także serdecznie witam panów, rodziców, rodzeństwo, no a w szczególności, tak, witam, oczywiście dziadków i z okazji Dnia Babci i Dziadka życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, przede wszystkim radości, energii, wspaniałych relacji z wnukami. I nie przedłużając, gdyż będę jeszcze musiała powiedzieć coś później, zapraszam na występ, tam emocje są wielkie, więc może zachęćmy brawami. Grupa baletowa. Dwie tancerki szybciutko poszły się przebrać.
Brakuje z nami Natalki, która... Igi, przepraszam, Igi, bo Natalka jest, która niestety złamała rękę, ale czekamy na nią i na pewno powtórzymy jeszcze ten wspólny występ. I ten czas oczekiwania, kiedy przebiorą się tancerki, chcemy pokazać Państwu, jakie ćwiczenia, jak my pracujemy na zajęciach. I będzie to takie ćwiczenie, w którym nie ma w ogóle mojej choreografii. Tancerki same prezentują swój ruch do muzyki. Mam nadzieję, że nam się to uda. Bardzo proszę. Na razie trzymaj. Proszę, Natalka. Dobrze,
nasze baletnice Łucja, Karolinka i Natalka. Pozdrawiamy serdecznie Igę, pomachajcie do niej, do kamery. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Oczywiście możliwa jest teraz 5 minut dla fotoreporterów, jeśli ktoś jest zainteresowany. Także gościom wszystkim dziękujemy, a jeśli robimy zdjęcia, to serdecznie zapraszam. My także pięknie dziękujemy pani instruktor, pani Sylwii Głowala-Leptak, bo to wszystko zaznaczą moją.